Opowiem o dziewczynie. Dziewczynie, która pochodzi stąd, z Bytomia. Dziewczynie takiej jak inne. Całkowicie zwyczajnej dziewczynie, której pewnie nawet by się nie zauważył, mijając ją na chodniku. W pewnych kręgach mówiono o niej pchełka. Gdzie indziej malowana lala. Czasem nawet żartobliwie nazywano ją kapiszonem. Do dziś, przechadzając się ulicami Bytomia, można usłyszeć jej głos, dobiegający z brudnych kamienic, stłumiony, przygaszony, ale nadal żywy, przypominający czas, kiedy Bytom tętnił życiem. Czasem, mijając obcych na ulicy, obrócisz się niespokojnie, mając wrażenie, że idzie zaraz za tobą. Czasem z pustej bramy odezwie się nieporadny męski głos, próbujący ją naśladować. Niektórzy mówią, że pamiętają. Pamiętają dziewczynę o czarnych włosach i ogromnym, zaraźliwym uśmiechu. Niektórzy mówią, że nigdy nie wyjechała. Niektórzy mówią, że odeszła bardzo dawno temu. Niektórzy mówią, że nigdy jej nie było. Niektórzy mówią zaś, że jeszcze niedawno można było dostrzec jej zdjęcie w jednym ze znanych lokali. Niestety lokal zamknięto i nikt już tego nie sprawdzi. Jej historia krąży wśród nas. Jej historia czeka, by ją opowiedzieć. Pragnę opowiedzieć ci o tej dziewczynie. Jednak, żeby to zrobić, muszę zabrać cię w pewną podróż. Spędzimy razem na zewnątrz dłuższą chwilę, więc ubierz się ciepło. Może być zimno, więc koniecznie załóż kurtkę, czapkę i szalik. W trakcie podróży może zacząć padać, więc weź ze sobą parasol. Być może słuchasz tych słów w środku ogromnego upału. Wtedy nie zapomnij o butelce wody i okularach przeciwsłonecznych. Możesz zatrzymać nagranie, dopóki nie będziesz gotów. Zaczekam na ciebie. Spotkamy się przed wejściem, pod drzewem zajmującym główną pozycję na placu przed Wydziałem Teatru Tańca. Co do daty urodzenia dziewczyny nie ma pewności. Niektórzy mówią, że było to w roku 1943. Inni zaś, że naprawdę urodziła się w roku 1946, a w późniejszych latach sfałszowała dokumenty, żeby móc zacząć wcześniej pracować. Mówią, że ze względu na trudną sytuację materialną musiała od małego pomagać w domu, zajmować się młodszym rodzeństwem. Wcześniej podjęła pracę w charakterze kuriera. Pewne jest, że kiedy się urodziła, był środek lata, 18 sierpnia. Plotki głoszą, że tak naprawdę nikt nigdy nie poznał jej imienia, że był to tylko pseudonim artystyczny. Mówią, że urodziła się z ogromnym talentem i wystarczyło tylko poczekać, aż się wespnie na szczyt, że w przeciwieństwie do innych nie musiała pracować zbyt wiele. Opowiadają, że miała wytatuowane nogi, ale tak jak wszystkie swoje tajemnice, ukrywała to przed ludźmi. Istnieje też druga wersja tej historii, opowiadająca o dziewczynie, która wyruszyła w drogę. Dziewczynie, która przez całe życie za czymś goniła. A wydarzyło się to tutaj, w miejscu, w którym się znajdujesz, w Bytomiu. Jest to opowieść o dziewczynie imieniem... Na prawo od wejścia na Wydział Teatru Tańca znajduje się tunel prowadzący na ulicę Józefa Piłsudskiego. Przejdź tym tunelem, a następnie skręć w prawo. Idź cały czas prosto, aż do najbliższego skrzyżowania i pozwól mi zabrać cię w podróż do czasów, kiedy Bytom tętnił życiem, a Pchełka biegała jego ulicami. Nikt nie wie dokładnie, kiedy zaczyna się ta historia. Każdy zna tylko jej strzępki. Pchełka od najmłodszych lat kochała muzykę. Uwielbiała śpiewać i tańczyć. Wykorzystywała każdą okazję, żeby dać się porwać muzyce. Jednak trudna sytuacja w rodzinie nie sprzyjała jej nauce.
mieszkała w starej kamienicy z mamą i pięciorgiem rodzeństwa. Pewnego dnia przyszedł do nich w odwiedziny wujek. Niósł pod pachą zwykłą, brązową gitarę. Kiedy tylko zauważył ogromne zainteresowanie w oczach dziecka, zaczął grać i śpiewać. Dziewczynce szalenie spodobał się sposób uderzenia w struny. Zapragnęła spróbować. Jednak w domu gitary nie było. Wielokrotnie wieczorami wyobrażała sobie, że gra na gitarze. Tańczyła i śpiewała na środku pokoju z wielkim zapałem i uśmiechem, rozjaśniającym jej młodziutką twarz. Instrument stał się jej marzeniem. Znajdujesz się na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Webera i Chrobrego. Po drugiej stronie skrzyżowania znajduje się bistro Koperek. Spróbuj je odnaleźć. Zatrzymaj nagranie na czas przejścia i wsłuchaj się w rytm otaczającego miasta. Do zobaczenia na miejscu! To właśnie w tym domu o numerze 54 przy ulicy Piłsudskiego mieszkała 16-letnia Pchełka z rodzeństwem i mamą. Niedługo po wizycie wujka, mama, widząc marzenie swojej córki, zaczęła odkładać pieniądze, żeby kupić dziecku pierwszą gitarę. Nigdy nie zapomnę tego instrumentu. Były na niej wymalowane kwiaty, gwiazdy, naklejone zdjęcia. Była cudowna. Kiedy ją dostałam, miałam wrażenie, jakby świat się do mnie uśmiechnął. Zauważyłam wtedy pierwszy raz w Bytomiu malutkiego świetlika. Jakby iskra pojawiła się w powietrzu i od razu zgasła. Niektórzy mówią, że była tak zakochana w instrumencie, że w miesiąc nauczyła się 120 chwytów. Niektórzy mówią, że w nocy nie mogli zasnąć przez brzdęk strun.
Zgadzają się jednak, że stało się to dla niej całym światem. Nastoletnia dziewczyna spędzała długie godziny, próbując wydobyć z instrumentu melodię. Musiała robić to w nocy, ponieważ w ciągu dnia, żeby pomóc mamie utrzymać rodzinę, pracowała jako kurier. Przejdź dalej prosto ulicą Piłsudskiego, a następnie skręć w najbliższą uliczkę w prawo. Jest to ulica Strażacka. Po prawej stronie zauważysz duży czerwony budynek szkoły podstawowej. No i to tak było, że no wiecie, że mimo pracy za wszelką cenę chciałam ukończyć szkołę, dlatego chodziłam na zajęcia wieczorowo. Duży budynek z czerwonej cegły często wzbudzał we mnie stres. Pamiętam, że pierwszą oceną, którą dostałam w szkole, to była dwuja. Dwuja z muzyki. Wróciłam załamana do domu, ale wiedziałam, że muszę pracować więcej, żeby się poprawić. Po zajęciach chodziliśmy z kolegami pograć w piłkę nożną. Uwielbiałam nasze wspólne mecze. Możecie to zdziwi, że z groja nastoletnich chłopaków zechciała grać w jednej drużynie z niziutką dziewczynką. Powiem ci tak, nie tylko chcieli, ale często bili się o to, kto będzie ze mną w drużynie. Moja mama zawsze mówiła, że mam ogromne pokłady energii i jestem taka pchełka, która, nim się zorientujesz, zdąży już obskoczyć całe wojsko. Często razem oglądaliśmy mecze Polonii Bytom. Co to były za mecze? Nieraz koledzy śmiali się, że kibicuję mocniej niż dorośli mężczyźni. Na końcu ulicy Strażackiej zauważysz po prawej stronie kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znajdujący się przy rynku. Skręć za nim w lewo, a następnie po krótkim spacerze wzdłuż rynku skręć w lewo w ulicę Podgórną. Jak już wiesz, pchełka mieszkała w domu z mamą i pięciorgiem rodzeństwa. Niektórzy mówią, że ojciec porzucił rodzinę, kiedy dziewczynka była jeszcze malutka. Niektórzy mówią, że zaginął w kopalni. Inni mówią, że po prostu nie wrócił do domu. Jednak pewnego dnia pchełka poznała tatę. Był to dzień jej pierwszej komunii świętej. Wychodziła z kościoła ubrana w prostą, skromną, białą sukienkę. Czarne włosy miała zaplecione w dwa warkoczyki i wtedy zobaczyła go przed kościołem. Przyglądał się jej w skupieniu, jakby nie mógł uwierzyć, że to naprawdę ona. Ostatni raz widziała go tak dawno temu, a teraz po prostu tu stoi i się jej przygląda. Zauważyła przelatującego za nim świetlika. W tym momencie powróciły wspomnienia z dzieciństwa. Poczuła straszną tęsknotę za nim i nim się zorientowała, miała całą buzikę mokrą. Nie wiedzieć czemu, obraz ojca tak jak się nagle pojawił, tak samo szybko zniknął, a dziewczynka w białej sukience ruszyła w drogę do domu. Tato, kup mi linsy, spodnie. Tato będzie mi wygodnie. Tato, wszyscy mają jeansy, kupię mi. Tato, nie mów, że są drogie. Jak to wytłumaczyć sobie? Jeansy kup mi, nie myśl długo. Raz, dwa, trzy. Nie do prasowania, nie do cerowania.
fajny, nawet złoty. Wierz mi, tato. Wszystkim torby nie potrzeba. Po co plecak, po co chlebak? Wszystko siedzi w ich kieszeniach. Cały świat. Tato, kup mi dżinsy, tato. Na mróz, tato, i na lato. Nie chcę nawet już skutera, kupię mi. W dżinsach świat przebiegnę cały, będą ze mną dorastały. Kiedyś ślicznie je wyczyszczę na swój świat. I za świat przebiegnę całe. Będą ze mną dorastały. Kiedyś ślicznie je wyczyszczę na mój świat. Bardzo ważna była dla mnie babcia. Przed zamieszkaniem przy ulicy Piłsudskiego mieszkaliśmy w domu u babci przy ulicy Chorzowskiej, niedaleko kopalni Rozbark. Babcia na podwórku miała sad pełen czereśni. Po południu często zbierałyśmy je razem. Potem chodziłam na ulicę Katowicką i pod taką starą kamienicą sprzedawałam je mieszkańcom. Siedząc pod tym budynkiem, zawsze przyglądałam się przejeżdżającemu tramwajowi numer 6, łączącemu Bytom z Katowicami. Wyobrażałam sobie, że ja tak pewnego dnia wsiądę w ten tramwaj i wyjadę. Zobaczę większe miasto i poznam świat. Hełka nie musiała długo czekać na wyjazd. Mając 17 lat, zgłosiła się na konkurs wokalny do Polskiego Radia. Przesłuchania odbywały się w Katowicach. Jurorzy omal nie pospadali z krzeseł na widok maleńkiej dziewczynki z gitarą. To konkurs dla 18-latków, a ty wyglądasz na 12. Mówili. Hełka zaczerwieniła się mocno, ale wyprosiła u sędziów możliwość wykonania jednej piosenki. Ja niedługo skończę 17 lat. Argumentowała. Zaśpiewałam chyba Dianę, a kiedy pozwolili mi zagrać coś jeszcze, wybrałam Tutti Frutti. Widziałam kątem oka, jak szepczą coś do siebie. Ich twarze wyrażały aprobatę. Dostała się. Jury było pod ogromnym wrażeniem jej głosu, charyzmy, no i ta choreografia. Istny wulkan energii. Otrzymała od nich nuty i tekst piosenki Śnimy się sobie co noc. Utwór miał stanowić obowiązkową część repertuaru podczas finału konkursu. Piosenka nie podobała się dziewczynie i ostatecznie nie zaśpiewała jej nigdy. Spóźniła się. Kiedy weszła do sali, konkurs już trwał. Wystraszyła się i uciekła. Idąc dalej prosto ulicą Podgórną, dojdziesz do Placu Sobieskiego. Znajduje się przy nim Muzeum Górnośląskie oraz biblioteka. Na skrzyżowaniu skręć w prawo, a następnie w najbliższą drogę w lewo. Idź cały czas prosto, kierując się na plac przed Bytomskim Centrum Kultury.
Po konkursie w rozgłośni Polskiego Radia Pchełka postanowiła próbować dalej. Pewnego dnia, kiedy razem z mamą szły ulicą pod Górną na odbywające się na Placu Grunwaldzkim targowisko, żeby jak zwykle zrobić zakupy, zauważyła świetlika latającego nad plakatem dotyczącym przeglądu zespołów województwa katowickiego. Razem z zaprzyjaźnionym zespołem przygotowała repertuar, a następnie zgłosiła się do konkursu. Przegląd miał się odbyć w Bytomiu na Placu Sobieskiego. Kiedy Pchełka w dniu występu przyszła na plac, zobaczyła ogromny tłum ludzi. Śmiali się, rozmawiali. Na środku była rozstawiona wielka scena. Dziewczyna nie sądziła, że kiedykolwiek będzie na niej występować. Zazwyczaj podczas koncertów ludzie widywali ją ze swoją gitarą, siedzącą obok sceny i brzdąkającą. Dziś miał się spełnić od dawna wyczekiwany sen. Jednak gdy tylko zespół wystąpił, został zdyskwalifikowany. Niektórzy mówią, że wystąpił tylko jeden zespół. Inni mówią, że koncert młodziutkiej, czarnowłosej dziewczyny w warkoczykach był tak żywiołowy, że jury postanowiło ją zdyskwalifikować. Jeszcze inni mówią, że publiczność była tak zachwycona, że nie pozwoliła wystąpić już później nikomu. Zgadzają się jednak, że wybuchł wokół tego niemały skandal. Zawiedziona kolejną porażką, postanowiła porzucić scenę i odstawić gitarę w kąt. Na szczęście nie była sama. Był pewien chłopak, podobno niesamowicie w niej zakochany. Podobno żyje do dziś i nadal mieszka w Bytomiu. Jeżeli dobrze poszukać, można go zobaczyć w kawiarniach, na rynku, w sklepie, ale czasem też w ciepłe wieczory, wędrującego z rozmarzonymi oczami po Bytomiu. Podobno wspomina czas, kiedy serce goniło za pewną dziewczyną. Być może jest on ostatnim strażnikiem jej historii. Chłopak, a właściwie już dorosły mężczyzna, ma na imię Stefek. Stefek zawsze przyglądał się Pchełce z boku z zainteresowaniem i fascynacją. Kiedy tylko usłyszał o jej rezygnacji, odnalazł w gazecie informację, że zespół Czerwono-Czarni poszukuje młodych talentów na Śląsku. Od razu przybiegł i zaczął ją namawiać do udziału. Za wszelką cenę nie chciała się zgodzić. Jednak zmuszona przez Stefka skapitulowała i zgłosiła się do konkursu. Kiedy tylko chłopak wyszedł z jej domu, stanęła przy oknie i z uśmiechem patrzyła, jak odchodzi. Nie przeszkadzał jej pył z kopalni osadzający się na oknach czy pojedynczy świetlik przelatujący tuż za chłopakiem.
Następnego dnia przechodnie na nowo słyszeli brzdęk gitary wydobywający się z wnętrza budynku oraz dziewczęcy głos pełen charyzmy, który sprawiał, że zatrzymywali się na chwilę i wsłuchiwali w ten dźwięk. Pchełka była gotowa do konkursu. Wsiadła w tramwaj numer 6 i ruszyła do Katowic. Przypomniały jej się marzenia z młodzieńczych lat i nie mogła uwierzyć, że właśnie jedzie w nieznane, mając przy sobie tylko gitarę. Na miejscu nawet nie zdążyła się zestresować. Od razu zawołano ją na przesłuchanie. Michał i Janusz, którzy je prowadzili, nie wahali się ani chwili i zaprosili dziewczynę na finał do Krakowa. Wygrała. Stała się nową, główną wokalistką Czerwono-Czarnych. Jej kariera nabrała niesamowitego tempa. Znakiem rozpoznawczym młodej piosenkarki momentalnie stały się dwa czarne warkocze, które plotła przed każdym występem, ponieważ mówiła, że rozpuszczone włosy przeszkadzają jej w tańcu. A także oryginalny strój. Nie występowała bowiem w sukienkach i spódnicach, jak przystało na kobietę. Zamiast tego zawsze miała na sobie spodnie, które intrygowały widzów, dziennikarzy, słowem wszystkich. Cała Polska zastanawiała się, czy Pchełka ma wytatuowane nogi, czy też jedna z nich jest krótsza i wokalistka chce to zatuszować. Podejrzenia widzów wzbudzały u niej wybuch śmiechu. Mimo kariery, która nabierała coraz szybszego tempa, została nadal skromną dziewczyną z Bytomia. W mediach pisano tylko o niej. Charyzmatyczna dziewczyna o dziecięcej twarzy, uderzająco skromna i grzeczna. W jej dłoniach gitara większa od niej. Niesamowita energia, taniec, śpiew, gra. Kocha publiczność, a publiczność kocha ją. Piosenkarka wiecznie ma uśmiech dla swoich fanów, dla całego świata. Scena to jej żywioł. Nigdzie indziej nie czuje się tak dobrze. Tak było na samym początku. Jednak Pchełka tęskniła za domem, za rodziną. Kiedy miała 26 lat, mama dostała zgodę na wyjazd i przeprowadziła się do Niemiec. Od tej pory kariera dziewczyny zaczęła dążyć do upadku. Dziennikarze zaczęli niepochlebnie wypowiadać się na jej temat. Obrażali jej pochodzenie. Mówili, że dziewczyna z niemieckim pochodzeniem nie może być przykładem dla nastoletnich Polaków. Producenci kazali wyzbyć się jej tożsamości. Kazali nauczyć się mówić po polsku, ponieważ miała śląski akcent i problemy z wymową literki R. Pchełka coraz częściej myślała o wyjeździe do mamy, do Niemiec. Jedyną osobą, która wspierała ją w tych momentach, byłam ja. Jej przyjaciółka i menadżerka Anna. Niedługo później zespół porzucił ją, a jej piosenki przestały być grane w rozgłośniach radiowych. Świat o niej zapomniał. Nie miała innego wyjścia. Pozostał wyjazd do Niemiec, do rodziny. Powiedziała mi o tym. Przytuliłam ją. Wymieniłyśmy uśmiechy i ruszyłyśmy razem w podróż. Jedziemy autostopem! Jedziemy autostopem! W ten sposób możesz, bracie, przejechać Europę. Gdzie ciosy miała nić, tam śmiało, bracie, wyjść. I nie martw się, co będzie potem. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej, hop. Rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej, hop. Rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Ej, udał się nam dzisiaj wózem i jego szofer. Choć nie zaczyna żyć, na szosy biała nić, ucieka wciąż spod kół galopem. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej, hop. Rusza wóz, Będzie wiózł nas dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej, hop. Rusza wóz, będzie wiózł,
Będzie wiózł nas dziś ten wóz. Jedziemy autostopem. Jedziemy autostopem. Cóż dla nas znaczy pociąg? Na spółkę z samolotem. Dziewczosy miało nic, to chce się bracie żyć. Czy naczuł jeden szyc z powrotem? Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej, hop! Rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej, hop! Rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Autostop, 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 autostop. Kiedy dojechałyśmy do Niemiec, postanowiłyśmy zamieszkać razem w kolonii. Jako menadżerka wzięłam sprawę w swoje ręce i postanowiłam pomóc Pchełce w powrocie na scenę. Zorganizowałam jej wiele koncertów w całym kraju oraz za granicą, jednak do Polski już nigdy nas nie wpuścili. Pewnego dnia przyszedł do mnie list. List informujący o śmierci mojej matki. Nie zwlekając, pożegnałam się z przyjaciółką i pojechałam do Polski. Kiedy tylko chciałam wrócić po pogrzebie, okazało się, że nie mogę. Nie dostałam zgody na wyjazd z kraju. Sprawy się skomplikowały, a Pchełka została sama za granicą. Nie wiedziała zupełnie, co ze sobą zrobić, więc postanowiła odszukać rodzinę. Odnalazła ich po kilku dniach w miasteczku Wolfenbüttel. Zamieszkała z nimi. Wtedy dopiero zrozumiała, jak bardzo jej ich brakowało. Jednak po tym wszystkim, co się wydarzyło, musieli rozpocząć życie od nowa. Życie bez sławy, pieniędzy i koncertów. Niektórzy mówią, że widywali dwie dorosłe kobiety, prawdopodobnie matkę i córkę, siadające razem na progu domu i z uśmiechem śpiewające jakieś polskie piosenki. Niektórzy mówią, że nieraz spotkali w sklepie dziewczynę, łudząco podobną do tej ze starych plakatów. Niektórzy mówią, że widywali ją przesiadującą w parku wpatrzoną w dal. Po 15 latach wysłałam jej list. Poprosiłam ją o jeden ostatni koncert w Bytomiu, w rodzinnych stronach, z których pochodzi. Pchełka zgodziła się i postanowiła przyjechać na ten jeden ostatni dzień. Znajdujesz się na placu przed budynkiem Bytomskiego Centrum Kultury. Rozejrzyj się wokół siebie i znajdź miejsce, w którym możesz na chwilę usiąść. Zamknij oczy. Spróbuj poczuć ruch powietrza na swojej skórze. Weź głęboki oddech i zostań tak przez chwilę. Cześć, tu Pchełka. Chciałabym Ci opowiedzieć jedną z bytomskich legend. Historia dotyczy dzisiejszej dzielnicy Bytomia, Miechowic, a konkretnie jej starej części, zwanej dawniej Drzezgowcem. Nazwa ta, podobnie jak wiele innych wówczas, wywodziła się od nazwiska właściciela tamtejszych gruntów, niejakiego Drzezgi. Otóż dawno temu, przed wracającymi ciemną nocą matką i córką z wiejskiego wesela, wyrosła nagle jakby spod ziemi postać ogromnego chłopa, który wkroczył przed nimi w tym samym kierunku. Ubrany był w czarny surdut z czarnym cylindrem na głowie, a w ustach trzymał palące się cygaro. Trwożone i drżące kobiety, mimo wielkiego strachu, podążały za tajemniczą postacią,
a raczej za żarzącym się światełkiem jego cygara. Tak nie ustępując mu ani na krok, doszły aż do drzwi swego mieszkania. I wówczas z cygara mężczyznę trysnął wielki snop iskier, które z łoskotem spadły na dach i mury oraz drzwi i okna domu, po czym zgasły. Postać nieznajomego, jak nagle pojawiła się przed nimi, tak nagle znikła. Przerażone kobiety czym prędzej weszły do domu, a tutaj przywitał je pobladły ze strachu gospodarz, opowiadając, jak to ze snu wyrwało go potężne trzęsienie domu. Wracające do normalnego stanu kobiety, po spotkaniu z tajemniczym jegomościem, oznajmiły gospodarzowi, iż powodem jego wyrwania ze snu były iskry z cygara napotkanego nieznajomego, świetlika. Stąd też w Bytomiu uważany jest świetlik za baśniowego przewodnika dążących do celu. Niektórzy mówią, że do dziś, kiedy czegoś bardzo, bardzo pragniemy i poszukujemy, możemy dostrzec maleńkie iskierki w powietrzu, wskazujące nam drogę, kryjące jakąś tajemnicę. Niektórzy mówią, że to błędne ogniki. Ja uważam, że to właśnie świetlik. Czasem świetlikiem staje się nasza mama, czasem przypadkowo napotkany chłopak, czasem jest to uśmiech znajomego sprzedawcy na targowisku. Wystarczy tylko otworzyć oczy i go dostrzec na tej pokręconej drodze w nieznane. I'm just a poor wayfaring stranger traveling through this world below. There is no sickness, no toil, no danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father and all my loved ones who've gone. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home, over home. Overcome, 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 overcome my home to find my home. Overcome my home to find. Father and all my loved ones who've gone. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. Bendrowiec, over home. Bendrowiec, my home. Bendrowiec, to find. Bendrowiec, my home. Bendrowiec. Home, Bendrowiec, my home.
But beat with speed, arise before me. Where God remains, there's widow's keep. I'm going back to see my mother. She said she'd meet me when I call. I'm just a going over Jordan. I'm just a going home, to find my home.